Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś w roli głównej ziemniaki. Ziemniaki, które podsmażę na patelni z dodatkami. A dodatkami będzie swojska kiełbasa. Oczywiście jak takiej nie mamy, to wybieramy ulubioną. Trochę świeżego boczku, przypraw, dwa jajka i maślanka. O, uwielbiam maślankę. Dobra, a więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, to wytopić trochę świeżego boczku. Jak widzicie, to są takie skrawki, ale nigdy nie wyrzucam, jak coś mi zostanie, coś odkroję. Wkładam do zamrażarki i później wykorzystuję. Boczek kroję w kostkę. No i boczek mogę wrzucić na patelnię, na zimną patelnię. Pamiętajmy, to jest bardzo ważne, bo on musi się stopniowo, wiecie, wytapiać. I musimy chwilę poczekać. Oczywiście nie będziemy czasu marnować, pokroimy dwa pędka kiełbasy. Gotowe. Teraz pokroję ziemniaki. Jak widzicie, ziemniaki trzymam w wodzie. Chodzi o to, żeby nie ściemniały. Ziemniaki będę kroił w takie kawałki. Jak coś będzie grubszego, no to jeszcze przekroję. Po prostu, żeby ziemniaki miały mniej więcej te same rozmiary. Gotowe. Czekamy, aż boczek nam się wytopi. Gdy już boczek jest ładnie zrumieniony, wytopiony, zdejmujemy go z patelni i zostawiamy sam tłuszcz. Oczywiście tego nie wyrzucamy, to później z powrotem wyląduje w patelni. Chodzi o to, żeby w trakcie przygotowywania całej potrawy boczek nam się nie spalił. On ma być delikatny, zrumieniony. On ma delikatnie tak o. Rozpływać się w ustach. Teraz wrzucam kiełbasę. Zapach, jaki unosi się w tej chwili z patelni, jest po prostu nie do opisania. Pachnie w całej kuchni wędzoną kiełbasą, taką podsmażaną. Zobaczcie, jak to obłędnie wygląda. I teraz, moi Państwo, dodajemy ziemniaki. Musimy posolić, dodać świeżo roztartego czarnego pieprzu, dodaję trochę kminku i na razie to wszystko z przypraw, ale jeszcze nie koniec. Ziemniaki przez chwilę odparowujemy, bo były w wodzie. Po kilku minutach, jakichś pięciu, ziemniaki, zobaczcie, zaczęły już zmieniać kolor. One odparowały, tak zaczęły się delikatnie przysmażać. I to jest czas, by je przykryć. I trzymamy do miękkości, pod przykryciem. Nie wiem, potrwa to być może 15 minut. I za chwileczkę powiem Wam, co dalej. Jak już ziemniaki są praktycznie miękkie, zobaczcie, musimy przyprawić je jeszcze bardziej. Ależ pięknie wygląda. I teraz dorzucamy czerwoną paprykę. Trochę ziół prowansalskich. I
taką małą szczyptę płatków chili. Jeżeli nie cierpimy takiego, wiecie, ostrego, to nie dodajmy, nie dodawajmy. I teraz ląduje podsmażony boczek. No i tak przyprawione, będę teraz delikatnie, wiecie, rumieniu, podsmażał. Co jakiś czas oczywiście trzeba przemieszać. No i mój porządny obiad jest gotowy. Nakładam ziemniaki, ale nie tylko. Wyglądają cudownie. Postanowiłem, że dołożę do tego kotleta. No to jest taki, wiecie, ala schabowy z kurczaka. Usmażyłem sobie dwa jajka do tego. Jednego położę na kotlecie, a drugie położę na ziemniakach. I brakuje mi tutaj jeszcze szczypioru. Końcówki odkrajam. Pokroję tylko tyle, co mi będzie na talerzu potrzebne. Dobra. No i ta maślanka. Ale postanowiłem maślankę zamienić na piwo, lepiej to będzie smakowało. A więc spróbujmy. Po prostu petarda. O tak. I do tego piwo. I teraz kotlet. Uwielbiam takie proste, nieskomplikowane potrawy, takie bez zadęcia, nieszpanerskie, po prostu takie zwykłe, domowe. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.